Paco Power System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy w klubie sportowym Paco przy ulicy Zana 72. Za nami piątkowe zajęcia z zumby, w których uczestniczyła pani Magdalena. Po raz trzeci była pani na zajęciach z zumby prowadzonych przez Iwonkę Spasówkę Karpińską. Zdążyła się już pani zakochać w tych zajęciach? Tak, myślę, że zakochałam się, jak byłam za pierwszym razem, dlatego przyszłam też tutaj po raz kolejny. Zumba to niezwykle energetyczne zajęcia, dajemy na nich z siebie wszystko. Tak, na pewno są to zajęcia bardzo radosne, na których bardzo dużo się ruszamy, bardzo taneczne i bardzo, bardzo jest sympatyczna atmosfera na nich. Także zachęcam wszystkich, naprawdę. Tą atmosferę wprowadza niesamowita wręcz Iwonka. Instruktorka Iwonka Spasówka Karpińska, która tym swoim entuzjazmem chyba was dosyć tak mocno zaraża na sali. No, tak, myślę, że właśnie też dużo zależy w wypadku takich zajęć od prowadzącego, w którym w tym wypadku jest naprawdę osoba bardzo sympatyczna, bardzo energetyczna i potrafiąca zarazić nas swoim entuzjazmem, swoją radością. Ona też widzi dokładnie, jak grupa reaguje, czy sobie daje radę, czy można podkręcić to tempo? Myślę, że tempo zawsze można podkręcić, najwyżej ktoś nie wyrobi, prawda? Pani Magdaleno, na co dzień jest pani studentką medycyny, za panią pierwszy rok. Jak takie zajęcia, ten wysiłek fizyczny, one pomagają w nauce na pewno? Tak, to jest dawka radości, dawka endorfin, takie odprężenie po całym tygodniu nauki. Teraz w czasie wakacji też dawka ruchu, na które nie zawsze sobie jednak samemu człowiek wygospodaruje czas. Proszę przypomnieć, jak pani trafiła do klubu sportowego Paco? Wyciągnęła mnie koleżanka, która studiuje na Politechnice. Koleżance też podobała się w naszym klubie? Tak, tylko koleżanka chodziła na wszystkie zajęcia, ja trafiłam akurat na zumbę i na tą zumbę teraz też chodzę. No właśnie, nie myśli pani, zajęcia TBC, Total Body Condition, czy Magic Bar, tak jak w tej chwili słyszymy muzykę i zajęcia ze sztangami, może by spróbować siły także w tego typu ćwiczenia? Spróbować mogę, ale na co dzień nie dysponuję po prostu taką ilością czasu. I wybrałam zumbę. Zapraszamy zatem na zumbę. Iwonka mi powiedziała, że na zajęcia przychodzą także panowie. Pani nie udało się spotkać na razie jeszcze żadnego mężczyzny. To deprymuje panie ćwiczące, że na sali pojawiają się mężczyźni, czy wręcz przeciwnie, może zachęca do jeszcze większego wysiłku, do przychodzenia do klubu? Ja nie mam pojęcia, nie doświadczyłam żadnych panów na sali. I to zależy chyba od pani. Niektóre zareagują radośnie właśnie, niektóre raczej się zawstydzą. Nie wiem. Ale w klubie sportowym Paco nie ma się czego wstydzić. Wszyscy pracujemy tutaj nad swoją tężyzną fizyczną, poprawieniem humoru. A na takich zajęciach jak zumba właśnie, jak dzisiaj, wszyscy wychodzą zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Tak, widać, jestem czerwona, ale uśmiechnięta. Zatem dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na kolejnych zajęciach zumba. Do zobaczenia.